Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się w Rogoździe na poletkach doświadczalnych kukurydzy. Jest ze mną Marek z Limagrem. Witam. Który przedstawi Wam 5 najważniejszych czynników determinujących jakość kiszonki z kukurydzy. Pierwszy czynnik to pokrój odmiany kiszonkowej, który pokażemy tutaj na przykładzie odmiany Honorin, jednej z najlepiej plonujących odmian w Polsce. Idealna odmiana kiszonkowa powinna przede wszystkim być wysoka, dobrze uliśniona, mieć mocny stay green oraz dużą i dobrze uziarnioną kolbę, co zapewni nam wysoką ilość energii. Numer 2 to oficjalne wyniki plonowania, czyli to, które dane są najważniejsze. W 2023 roku w oficjalnych badaniach coborowskich w grupie średnio późnej odmiana Honorin zyskała 111% wzorca świeżej masy. Jest to ponad 61 ton masy z hektara. Jeśli przeliczymy to na suchą masę, odmiana Honorin uzyskała prawie 19,5 tony suchej masy z hektara, co stanowiło 105% wzorca w badaniach. Jest to najlepszy wynik, jaki uzyskano w tej grupie wczesności. Trzecim czynnikiem są parametry kiszonkowe i to, które z nich są najważniejsze. Z najważniejszych parametrów jakościowych kiszonki możemy wymienić suchą masę, która powinna być między 33 a 35%, skrobię na poziomie 30% do 38% oraz strawność włókna, która powinna być na poziomie 55-60%. Dodatkowym atutem będzie skrobia bypass pochodząca z flintowo-dentowych odmian kukurydzy, takich jak w przypadku odmiany Honorin. Czas na numer 4, czyli termin zbioru kiszonki. Zobaczcie, jak go określamy. Aby dobrze określić moment zbioru, możemy posługiwać się linią mleczną na ziarniaku, która wskazuje nam odpowiedni procent suchej masy całych roślin, samym wyglądem roślin, tak aby ten liść przed kolbą był jeszcze zielony. Zachęcam jednak do skorzystania z bardziej dokładnych metod. Zebrania, posiekania całej rośliny, zważenia, wysuszenia jej i w ten sposób zmierzenia suchej masy kukurydzy w całości lub skorzystania z urządzeń takich jak NIRS albo aplikacja Agrility, która oszacuje nam procent suchej masy na całym polu. Nadszedł czas na ostatni punkt w naszym dzisiejszym zestawieniu, czyli numer 5, właściwości fizyczne zbioru. Co kryje się pod tym hasłem? Ważne jest, aby rozdrobnić każdy ziarniak. Dodatkowo należy pamiętać o tym, aby ubić bardzo dobrze całą pryzmę, aby wyeliminować z niej tlen, co zapobiegnie nam stratom w zakiszaniu. Dodatkowo możemy zacząć koszenie kiszonki powyżej linii zabrudzeń. Dzięki temu uzyskamy świetną ilość oraz świetną jakość pryzmy. A więc pamiętajcie, że odpowiednia kiszonka musi mieć właściwy pokrój, duży plon, odpowiednie parametry jakościowe, musi być zebrana w dobrym terminie oraz o dobrych właściwościach fizycznych. A jeśli macie do nas jeszcze jakieś pytania, zapraszamy do zadawania ich w sekcji komentarzy. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia. Do zobaczenia.